W mojej codziennej praktyce problem z klasyczną papierową dokumentacją jest najbardziej odczuwalny podczas pierwszej wizyty z pacjentem. Kiedy się poznajemy, musimy poznać całą dotychczasową historię pacjenta. Często pacjenci nie pamiętają wszystkich chorób, które przebyli, wszystkich zabiegów, które mieli wykonane, szczegółów tych zabiegów, co dokładnie było zrobione. Bardzo często nie pamiętają dokładnie leków, które przyjmują, a jeśli pamiętają leki, to nie pamiętają dawek. I to stwarza ogromny problem podczas wizyty, ponieważ często nie możemy dalej się posunąć, ustalić terapii. Często pacjenci mają ze sobą całe stosy papierowej dokumentacji, którą trzeba jakoś przejrzeć, żeby się zapoznać z tym, co dotychczas się pacjentem działo. Mając dokumentację w postaci elektronicznej, no byłoby to dużo, dużo prostsze. Rozwiązaniem problemu biurokratyzacji służby zdrowia są aplikacje, chociażby taka aplikacja jak Gabinet Dr. Widget, która w bardzo prosty i intuicyjny sposób pozwoli lekarzowi po pierwsze na wyszukanie informacji o pacjencie, zbierze wszystkie dokumenty w jednym miejscu, umożliwi ich łatwe wyszukanie, wydruk, jeżeli taka sytuacja będzie potrzebna. I do tego przechowywanie dokumentów w formie cyfrowej powoduje to, że możemy czuć się bezpieczni, jeżeli chodzi o zaginięcie, a właściwie brak możliwości zaginięcia tychże dokumentów.